We wtorek 6 grudnia uczniowie zespołu szkół nr 1 w Kozienicach rywalizowali w mikołajkowych zawodach w wielokrotnym wyciskaniu sztangi leżąc. 9. edycja mistrzostw szkoły w tej konkurencji cieszyła się rekordowo dużym zainteresowaniem. Na starcie aż 31 osób, w tym 4 uczennice. To niemal dwukrotnie więcej niż w poprzednich latach. Zmagania w sali gimnastycznej z zainteresowaniem śledziła licznie zgromadzona publiczność. Ciężar, z którym przyszło zmierzyć się zawodnikom, zależał ściśle od ich wagi. Sztanga ważyła połowę masy ich ciała. W tym roku po raz pierwszy zawody rozgrywane były według innych, bardziej profesjonalnych zasad. Wyprostowane ramiona w stawach łokciowych. Tylko takie powtórzenia były zaliczane. Rozpoczęto od tych najlżejszych. Pierwszy granicę 50 powtórzeń przekroczył Sebastian Wojciechowski. Ważącą 34 kg sztangę wycisnął 54 razy. Niezły wynik, ale raczej nie pozwalał realnie myśleć o podium. W gronie faworytów byli broniący tytułu Jakub Pachocki oraz trzeci w poprzednich zawodach Bartosz Basaj. Po nich można było się spodziewać co najmniej 60 powtórzeń. Nie zawiedli. Pachocki 40 kg wycisnął 66 razy i prowadził po pierwszej serii. Drugie miejsce zajmował Basaj. 63 powtórzenia przy ciężarze 35 kg. Trzeci był Kacper Zabiegołowski. Uczeń czwartej klasy Technikum Ekonomicznego, sztangę ważącą 37 kg, wycisnął 61 razy. Czwarte miejsce ex aequo zajmowali Sebastian Wojciechowski i Kacper Rybak. Obaj mieli po 54 powtórzenia. Do finałowej serii awansowało 10 z najlepszymi wynikami. Rozgrywano ją w kolejności odwrotnej do zajmowanych miejsc. Przed drugą próbą czołowej trójki prowadził Rybak, który jako jedyny wyraźnie poprawił wynik z pierwszej serii, wyciskając sztangę 62 razy. Jednak i faworyci w drugim podejściu osiągnęli lepsze rezultaty, a kolejność na podium nie zmieniła się. Zabiegałowski dołożył 65 powtórzeń i z łącznym wynikiem 126 zajął trzecie miejsce. Na drugim rywalizację ukończył Basaj, także 65 w drugiej serii, a w sumie 128. Ostatni pod sztangą spoczął Pachocki. Do drugiej z rzędu wygranej potrzebował 63 wyciśnięć. Dołożył do tego jeszcze 5 ekstra i z łącznym rezultatem 134 powtórzenia obronił wywalczony w kwietniu tytuł mistrza zespołu szkół w wielokrotnym wyciskaniu sztangi. Po kilku latach przerwy w tej konkurencji ponownie sprawdziły się dziewczyny. Każda miała ten sam ciężar, ważący 20 kg gryf sztangi. Rywalizacja o zwycięstwo była niezwykle zacięta. Po dwóch seriach taki sam wynik, 85 powtórzeń, miały Otylia Emanowicz i Katarzyna Klimowicz. Potrzebna była dodatkowa seria. W niej nieco więcej sił zachowała Otylia. Dołożyła 40 prób, o 4 więcej niż Kasia Klimowicz i wygrała zawody. Trzecie miejsce zajęła Wiktoria Cytryniak, a czwarta była Michalina Jędrzak. Na koniec wszystkim uczestnikom pogratulowała dyrektor szkoły Anna Golasz. Najlepsi otrzymali dyplomy i słodkie nagrody. Nad organizacją i sprawnym przebiegiem rywalizacji czuwali nauczyciele wychowania fizycznego Tomasz Staluszka, Elżbieta Rosołowska-Zmitrowicz, Konrad Pawelec i Witold Gołda.